Kotek, pomachaj widzom. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj zajmiemy się orką, orką ugoru. Znaczy nie ugoru, tylko bardziej łąki tej tutaj za stodołą, co mam. Będę ją przekształcał na pole orne. No i dzisiaj zaraz zapinamy 60 i będziemy orać pługiem dwuskibowym. Na razie pług trzyskibowy jeszcze czeka, ale spokojnie będą testy, także co się tutaj działo u mnie? No widzicie, beton zalany, bajzel, oczywiście już kaczki zrobiły co miały zrobić. W międzyczasie zrobiłem zagarniacze do poznaniaka i tak to się właśnie, tak one się prezentują. No, na łańcuszku regulowane, teraz są podniesione do góry, wiadomo, tutaj można opuścić. Od razu dorobiłem stopkę do siewnika, bo ciężko go później zapinać. No i tak, nie mam w ogóle czasu, żeby tutaj coś ogarnąć, bo teraz praca dom i tak w kółko. A teraz siewy. I co, zrobiłem delikatny serwis 60, trochę paliwa wlałem. Na to nie patrzcie, bo tutaj bajzel. Zapinam pług, zakładam krój i jedziemy testować, co to będzie z tego. Także co, widzimy się za chwilę. Mianowicie co? Pronowałem wszystkie pola, które będą pod orkę. No zeszło się trochę. Wczoraj takie nieprzyjemne przygody miałem z przyczepką. Byłem oczywiście samochodową. Byłem po nawóz, pod siew. No i co? Koło mi się kurde urwało. Także takie rzeczy się działy. Koło mi się urwało, no i cały dzień wczoraj zmitrażyłem, bo po prostu tak wyszło. No dobra. Kupiłem trochę nawozu, ale strasznie drogie ceny, powiem wam. U nas teraz 1500 za salę trosan. Pan, który tam nas kupie, tak samo powiedział, że ceny po prostu zwariowały, że trzeba czekać do listopada, może się coś zmieni, ale szczerze wątpię. Zobaczymy. To coś po prostu, czy po prostu będą jakieś w miarę sensowne te ceny. I tak, dobra, trochę podniesiemy, czy najpierw krój. Dobra, krój przywiozłem kiedyś od Karola, bo jak wiecie, Karol już tam nagrał odcinek. Jest we Wrocławiu. On ma przyjechać na weekend. Będzie działał ostro z polem. I tak, tu chyba miałem klucz. Miałem klucz. Nie wiem, jak to ustawić. Dobra, będziemy resztę robić to na polu.
kluczyk do kabiny. Jak będzie tu na razie, otwieram bramę i jedziemy. No dobra. Oto twoja chwila prawdy. Nie, muszę sobie, tu jest górka. Jest górka. Tu jest górka, spróbuję trochę w tą stronę bardziej, tak że będzie tutaj o dwa przejazdy więcej czy coś. Tu dawniej ogólnie pole było. Tu dawniej ogólnie pole było. Dwójeczka, zobaczymy jak to będzie szło. Robotę, że tak powiem. Weźmiemy, nie oram tego całością, bo no tam jeszcze czas, znaczy czas, no nie oram na razie całością, bo trzy skibowy nie będę orał, a tam jeszcze są warzywa, mama musi trochę te warzywa wziąć, jeszcze zebrać, także to rozciągnę sobie na cięgle. Rozciągnę sobie na cięgle to trochę go. I zobaczymy co teraz z tego będzie. Zobaczymy co teraz z tego będzie. Też dwójeczką na razie. Jeszcze po razie, no tak to wygląda, nie ma jakiejś rewelacji, ale też nie ma tragedii. Pod górę, no muszę jechać na dwójce z górki trójką, bo koła buksują, jeszcze jest po prostu mokro. No i to pierwszy raz taka orka, to wiecie, ale przelecę sobie to talerzówką i powinno talerzówką i powinno się to jakoś uprawić. No, tak to nawet ładnie się to kryje. O, tutaj to już się nawet rozsypuje. Jeszcze mokro jest i się skimi, no ale to przeskie trochę do jutra. Przeskie trochę do jutra i po prostu ja to jadę talerzówką. Promuje. Będzie ok. Tu będzie taki dołek, będzie go trzeba jakoś tam kiedyś wyrównać, ale powinno.
pewno i tak wymięknie, wymięknie zboże. No ale cóż. No widzicie, koła buksują. Przydałoby się jeszcze dodatkowe obciążenie na koła, żeby zwiększyć uciąg ciągnika. Co, zakończyłem robotę. Tutaj trochę pniaka jeszcze go ciągnąłem, ale trochę chyba wyszło, no. Od granicy odciachałem to, co moje. To jest przewrócone, teraz musi to wyschnąć. Jutro wjadę w to talerzówką. Nie wiem, co tu jest, pniak jeszcze chyba, tak? Pniak tu jeszcze. Korzeń, to siekierką czy czymś... O kurde! A bo tu jest jeszcze. A tu co to jest? Aha, dobra, korzeń. I co? I to wezmę siekierką od dziabę. I tak to się prezentuje. No tutaj mokro. Jest zeskibione, ale jutro pójdzie ta talerzówka. To dzisiaj wyschnie, ale widzicie jak kopę. To się rozsypuje. No tutaj nawet jakaś ziemia fajna jest. Tam od lasu trochę wyorałem. Będzie trzeba trochę jeszcze przyciąć te gałęzie, żeby kiedyś tam później odorywać, żeby to wszystko nie waliło po kabinie. 60 dała radę. Ten kawałek myślę działać 3 skibówką. Z tego względu, że jak pojadę na piachy, to nie wytrze mi się ta... Nie wytrze mi się odkładnia z farby i będzie się po prostu kiepsko orało. O, tutaj jeszcze nieprzeorane. Chyba, że jeszcze podjadę tutaj, przewrócę ten kawałek. I właśnie tutaj pojadę, tu jest no ciężka ziemia i akurat to wszystko powinno się wytrzeć. I dopiero będę orał piachy za krajem. I w ogóle, także cóż, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka na kanale rolnikowo.pl. Trzymajcie się, pozdrawiam was Stachu. Do następnego, strzałeczka, yo!